dwóch jakiś tam lebusów, nieważne jak się nazywają, nic nie potrafią, wychodzą, robią, są, nakrzyczą, naobrażają się, wychodzą, trwa to minutę, pół, półtorej i idę. Tam nic nie trzeba umieć. Poszczekać, nakrzyczeć, i już jest. Ale Kasiusz poszedł na łatwiznę. Kasio, pozdrawiam cię. Jak będziemy w Gdańsku, to zaproszę cię na kawę. Miałem przypadki, że dziecko przegrało, to tata z mordą wyskakiwał, że porządek ze mną zrobi, że ten, że synek przegrał, nie? Ewa Brudnicka nigdy mi za trening nie dała złotówki. Nie dlatego, że była skąpa, nie, ja po prostu od zawodników nie brałem. Mirek też, jest to ojciec polskiego MMA, czy się to komuś podoba, czy nie. Lizak to jest jakiś mały kurdupel od Mirka. Witam serdecznie, Aleksandra Florczak, a wraz ze mną trener Zbigniew Raupo. Witam. Dzień dobry, no i witam oczywiście wszystkich kibiców. Panowie! Zamknijcie te ryje! Trenerze, jakie były początki trenera jako boksera? Jakbyśmy się cofnęli te lata wcześniej, wstecz. Ja to mam pamiętam. Poszedłem do szkoły górniczej i była tam sekcja bokserska Górnika Boguszowice. I z nadmiaru wolnego czasu po lekcjach poszedłem na salę. Był tam trener Marian Listewnik. No i powiedziałem, że chcę zacząć trenować. I z kolegiem takim. I tak mi się zostało. Trenerze, patrzyliśmy na to zdjęcie i pojawiło się wzruszenie, mam wrażenie, u trenera. Dlaczego? Nie, po pierwsze to zdjęcie, no ja jestem przyzwyczajony, ale tak każdemu mówię, smutne zdjęcie, bo na tym zdjęciu jest trener Wiesław Rutkowski, no i trener Andrzej Gnitlów, których już dzisiaj nie ma wśród nas, nie? A tak się przyglądam. A były to dla mnie wspaniałe czasy, no a to byli bardzo dwóch dobrych trenerów. A jak trener właśnie wspomina te czasy? Całkiem coś innego niż dzisiaj, nie? Mm-hmm. Młody, głupi, beztroski, fajny, zadowolony, coś tam wygrywał, coś tam przegrywał i było fajnie, nie? A jak na przestrzeni lat, jak trener patrzy, zmieniło się to wszystko, jeżeli chodzi o podejście do sztuk walki, do boksu? Jak to powiem, że to jest przepaść, to się nie pomylę i nikt z obecnych, co pamiętam te czasy i te obecne, to każdy mi przyzna rację. Mhm. W czasach, kiedy ja zaczynałem treningi, zaczynałem boksować, był boks, judo, zapasy. I później tam karate, później tam w 78 roku pierwszy raz taki szał, bo Piotr Księguczyński mistrzem świata został w kickboxingu, ale to już było, a ja zaczynałem w 72. I były te trzy dyscypliny i gdzieś tam z boku kickboxing, a i karate, i kickboxing nie były dyscyplinami olimpijskimi. Także wszyscy się koncentrowali na tych trzech. Nie? Dzisiaj o popularności innych dyscyplin nie było mowy, bo po pierwsze nie było, a po drugie boks tak sobie świetnie radził. Była to, powiedzmy, po piłce nożnej druga taka narodowa dyscyplina, mimo tego, że mieliśmy wspaniałych lekkoatletów, gdzie mieliśmy wspaniałych siatkarzy, to jednak ta piłka nożna i boks najbardziej przyciągały kibic. A teraz jak trener patrzy na to, co się dzieje na tym rynku freak fightów, no sam trener współpracował z Owcą i to te wydarzenie, jak to wszystko wyglądało wtedy na arenie w Krakowie, to wszystko się rozwija w tą inną stronę. Teraz MMA, kickboxing, sztuki walki, no i nie zawodowcy, tylko po prostu amatorzy. Jak trener to ocenia? Nie mam prawa nikomu zabronić bawić się, robić to, co lubi, bo większość
większość tych dzieciaków, tych młodych ludzi, co potem się kopią, wywracają, to jakby to jeszcze nie nazwać. Tam jakieś te frita, nawet nie wiem, jak to się wypowiada. No dobra. I wszyscy ci, co to robią, doskonale sobie zdają sprawę, że ani w boksie, czy to jest amatorski, czy zawodowy, nie mają najmniejszych szans. Czy w profesjonalnym, czy naprawdę w zapasach, nie mają szans. W judo tym bardziej, to szukają jakiejś rozrywki, fajnego sposobu, żeby zaistnieć. I to im doskonale wychodzi. I nie ma prawa mieć za złe, że się bawią. Dobra. Robią z tego show. Robią. Zarabiają, no ale... Ale gdzie to ma iść w tą stronę? Idą na łatwiznę i to im wychodzi. Tak, no to można tak określić właśnie, że... Nie można, to ja to mówię wyraźnie. Dwóch jakiś tam lebusów, nieważne jak się nazywają, nic nie potrafią, wychodzą, robią show, nakrzyczą, naobrażają się, wychodzą, trwa to minutę, pół, półtorej i show, dobra. Nawet krócej czasami. Tak, nie, zostawmy tego pana i ten, i niech pani nie będzie złośliwa. Nie jestem, absolutnie. Bo krócej to tylko jeden tam występuje. I robią z siebie bohaterów. Nie robią z drugiej strony nic złego, bo oni nie okradają, legalnie zarabiają pieniądze, bawią się. No to mi tak przypomina taki wrestling w Ameryce. Nie wszyscy wiedzą, że to jest kit, a pełne trybuny, nie? To jest show. Tylko, że w wrestlingu trzeba być mega wysportowanym, mega wygimnazją, trzeba być... A w tych wszystkich tam, tych takich wolnych fajtach, tam nic nie trzeba umieć. Poszczekać, nakrzyczeć, i już jest celibata jakiś tam i on już jest. No. Ale zawodowcy przechodzą. Po pieniądze przede wszystkim. Spokojnie. Krzysiek Głowacki był mistrzem świata. Znudziło mu się, zmienił, ale zdobył coś. Pokazał kawałek Polski na świecie i chwała mu za to. Czy ja jestem za tym, żeby polscy mistrzowie świata musieli dorabiać na tego typu imprezach? Nie. No ale ja im nie będę dawał na chleb, nie? Ja pilnuję swojego podwórka i koniec. Trenerze, Kamil Łaszczyk walczył z Amadeuszem, wygrał oczywiście. Natomiast chyba chce kolejnej tej walki. Z tego, co mówi w wywiadach. Co trener na to? Akurat Kamila znam, bo jako kadet był ze mną 2 razy na Mistrzostwach Europy. Tam na jednych przegrał, na drugim troszeczkę nie tak go sędziowie potraktowali. Zapowiadał się na rewelacyjnego zawodnika. Gdzieś coś nie wyszło. Ale ja mam tak zawsze takie powiedzenie, nie? W życiu, poza umiejętnościami, poza wieloma czynnikami, trzeba mieć odrobinę szczęścia, żeby trafić na tego kogoś w tym i w tym miejscu i że cię szarpnie i masz szansę zaistnieć. Tutaj zabrakło tego szczęścia. Zabrakło, bo ja nie mam prawa mówić, czy taki promotor, czy taki, że ten... No gdzieś nie zagrało. Kamilowi brakło szczęścia, bo zapowiadał się... On ma chyba bilans 30-0, nie? To
świadczy o tym, że to nie jest jakiś tam ogórek. A też nawet tam kiedyś wygrał walkę z zawodnikiem, który walczył o Mistrzostwo Świata. To, także umiejętności mało, ale gdzieś nie wyszło. To, że tak sobie chce zarabiać na życie, jego sprawa, ale z drugiej strony nie wiem, czy ci chłopcy sobie zdają sprawę, jak to wszystko jest niebezpieczne, jak to ma wszystko krótkie nogi. Bo sam boks przy tym MMA, nawet na tym poziomie makami, jest to niebezpieczne. Oni są, nie wszyscy są przygotowani do takiego wysiłku. Tam są skręty, tam są duszenia, tam jest wszystko, tam można się nabawić wielu kontuzji. W boksie dostaniesz w łeb, światło gaśnie, budzisz się i się pytasz, jaka pogoda, nie? A tak, jest to niebezpieczne. Ryzykują. Nie mam prawa im zabraniać. A z drugiej strony, jak to, co już nie raz mówiłem, nie idą do pracy do Biedronki. I może to tak może za brutalnie brzmi, nie? Ale mnie się żaden zawodnik nie pyta, czy ja mam za co jeść, co. Każdy miał jakąś swoją szansę. Albo ją wykorzysta, albo jej nie wykorzysta. Nie? A trener jakby miał wrócić do tych lat swojej młodości i byłyby wtedy freak fighty, to by trener w to wszedł, czy nie? Ale dalej nie, absolutnie. W żadnym wypadku myśmy mieli na tyle dobrze w sporcie, że myśmy żadnych, na tyle byliśmy. Ja boksowałem w drużynie Górnik Boguszew, wicek GKS, Wodzisław, Górnik Radlin, Górnik Ciuch i Legia Warszawa. To były drużyny, które te pierwsza drużyna to była z trzeciej ligi, ale Górnik Ciuch był pierwsza liga, Górnik Radlin, druga liga i Legia, no to już nie muszę przedstawiać. I myśmy na tyle mieli umiejętności, że myśmy nie potrzebowali jakichś tam dowartościowania się, kopnąć kogoś w jakiejś klatce, bo to po pierwsze tego nie było i nikt by nie wpadł na taki pomysł, że jak przegrałem walkę w lidze, to sobie biorę frajta, żeby poprawić samopoczucie. Nie, nic z tych rzeczy, to jest poza. To jest, te freak fighty są dla tych, którzy doskonale sobie znają sprawę, że nie nadają się do sportu, ale do bicia się jakiegoś, i to powtarzam. Bić się chce każdy, bo boksować niekoniecznie, nie? Bo żeby boksować, to trzeba mieć łeb na karku i jaja, nie? A z tą całą resztą. A jak trener ocenia Kasiusza? No bo on coś tam w amatorskim boksie próbował, działał. Próbował, miał nawet brązowy medal na Mistrzostwach Polskich Seniorów. Ale poszedł freak fight. To był błąd? W jego przypadku nie, bo miał bardzo dużo konkurencji. Gdyby wytrzymał psychicznie w tamtym czasie, nikt mu nie zabierał szansy jechać na olimpiadę, nie? Ale Kasiusz poszedł na łatwiznę. Kasio, pozdrawiam cię. Jak będziemy w Gdańsku, to zaproszę cię na kawę. I taką drogę wybrał. Nie był mistrzem świata, prowadził. Ja jak usłyszałem kiedyś od trenera Marka Chrobaka, że sam się Kasio coś tam produkuje. Mówię, no nie, no. To był taki pierwszy. A pierwszy raz go spotkałem na zgrupowaniu w Wiśle. Był u trenera, na zgrupowaniu trenera Ludwika Boczyńskiego, nie? Także wiem, kto to jest, wiem, co umiał, ale no poszedł, chyba jako jeden z nielicznych pierwszych padł na pomysł, no po co ciężko trenować, po co ciężko wygrać i nie być w pewnym wyniku, jak tu można zarobić sobie przez internet, nie? I chwała mu za to. No każdy wybiera swoją drogę. No, oczywiście. A trenerze, jak trener motywuje swoich zawodników? Są jakieś takie specjalne zasady, których się trener trzyma? Jak ich zmotywować?
albo jak najtrudniej, jakich może przypadek najtrudniejszy do zmotywowania? Akurat mam to szczęście, że nie miałem przypadku, gdzie ktoś by nie chciał boksować. Nie? Trenujesz po to, żeby boksować. Ja nikogo z sali nie wyrzucę, kto nie ma ochoty startować, ale robię fajną atmosferę na sali w drużynie. Bo żeby był ten mistrz, musi być tło, nie? I to tło tak samo jest ważne jak ten mistrz. Nie? Bo sam mistrz, jak będzie sam na sali trenował, to do niczego nie siądzie. Musi mieć kolegów. I ci koledzy, nie wszyscy będą bardzo dobrzy jak mistrz, ale robią kolektyw, robią atmosferę. I to jest ta cała otoczka, która jest potrzebna. A ja nie motywuję. Chcesz boksować, boksuj. Nie chcesz boksować, daj sobie spokój. Nie ma czegoś takiego, że na siłę kogoś do ringu wsadzę, bo on musi. Nie, u mnie nikt nic nie musi. Sam musi chcieć po prostu. A trenerze, czy presję trener jeszcze czuje teraz, jak na przykład jakiś zawodnik trenera wychodzi do walki? Jako trener? Jak to jeszcze? No ogólnie, czy nadal towarzyszy ta presja? To proszę zawodników zapytać. A trener się nie stresuje? Bo niektórzy się stresują. Miałem okazję być zawodnikiem, zrobiłem swoje i od czasu do czasu patrzyłem to. A teraz, jak jest kilkunastu zawodników, to za wszystkiego i dla każdego trzeba się denerwować. Jest 100 razy łatwiej być zawodnikiem niż być trenerem. Tak. Bo tym bardziej, że mam do czynienia z młodymi ludźmi, ze starszymi, ale dla tych młodych się podwójnie odpowiada, uważa, nie? Miałem przypadki, że dziecko przegrało, to tata z mordą wyskakiwał, że porządek ze mną zrobi, że synek przegrał, nie? I wiele razy było tak, że rodzice mieli pretensje, że źle przygotowałem dziecko do zawodów, nie? Ale taka jest rola trenera, no bo jak mama czy tata do trenera ma pretensje, to nie można się po chamsku zachować i źle odpowiedzieć, bo szacunek mam dla każdego rodzica, który dziecko przyprowadza i z tym się trzeba liczyć, z krytyką należy się liczyć. Ale jeden miałem ciężki przypadek. Zwalniał mnie z kadry, to ja porządek zrobię, to, tak. Aż tak? Tak, tak. I ale przeżyłem to, nie? I później... I ta odpowiedzialność, bo każdy, kto przychodzi, to przychodzi po coś, nie? Nie wierzę, że dziecko przychodzi po to, żeby po ryju dostawać, żeby być słabym. Nie, każdy przychodzi po to, nie każdy to powie, ale każdy chce być tym najlepszym. Nie, czy mistrzem świata, czy mistrzem olimpijskim, czy mistrzem Europy. Na początku no, trzeba być mistrzem okręgu i mistrzem Polski, bo dla mnie nie ma małej imprezy. Na samym dole otwierasz sobie drzwi wyżej, wyżej, wyżej i tak tam na sam szczyt, także nie można lekceważyć imprez. I do każdej imprezy trzeba podchodzić poważnie. No i ja kiedyś sobie już powiedziałem, jeżeli ja się nie będę przejmował, jeżeli mnie nie będzie wkurwiały porażki moich zawodników, to znaczy, że się trzeba pakować i dać sobie spokój, nie? Każde zwycięstwo cieszy, każda porażka boli. Bez względu na to, czy to jest początkujący ten, to nie można przejść obojętnie obok walki, gdzie zawodnik przegrał, nie? Trenujemy po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby przegrywać. A jak trener oceniłby zachowanie, może nie wiem, czy to było, czy to samo zachowanie Diablo, natomiast Diablo podobno umawiał się na Fame na to, żeby walczyć w main eventie. Ja już nadmieniłem, nie? Mhm. Gdzieś kogoś poniosła fantazja, po pierwsze, a powiedziałem, Krzysiek, Rudy ma kontrakt z Andrzejem Wasilewskim na boks, a nie na żadne
na żadne inne sztuki walki, pomijając tam jakie pieniądze czy nie, on jest bokserem zawodowym. Czy wyobraża sobie pani, żeby Mayweather przed bardzo ważną walką w karierze poszedł się kopać z McGregorem? Nie, to jest niebezpieczne. Piłkarze, wiem, że piłkarze w kontraktach mają, nie mogą jeździć na motorze. Chyba w boksie też to jest, nie? Jeżeli ty jesteś bokserem, ciebie obowiązuje kontrakt i koniec, takie wyskakiwanie sobie tu. Ja byłem zdziwiony, że w ogóle o czymś takim się mówi. Byłem pewny, że tej walki nie będzie. Krzyśka poniosło i tyle. No, może nie Krzyśka, może kogoś poniosło, bo chcieli szumu, ktoś chciał szumu narobić. No ale byłem przekonany, że tej walki i tak nie będzie. No i nie było. No, a znowu Krzysiek Głowacki, on nie wiem, chyba go żaden kontrakt już nie obejmuje, to on sobie może robić, ale Rudy, z tego co wiem, ma kontrakt z Andrzejem. A Adamek WF versus Kalidow w boksie. Jak to będzie wyglądało? Czy Kalidow ma szansę? Tomek nie wygłupiaj. Kalidow nie ma w boksie, a Adamek nie ma w MMA. I po co kto ma co tu udowadniać? Ale ta walka chyba będzie, bo już jest zapowiedziana. No chcą więcej pieniędzy, no to chwała im, niech sobie te. Nikogo nie okradają, chcą się powygłupiać. Ja nie wiem, komu brakuje, czy Tomkowi, czy Mamedowi. No pytanie, chyba bardziej to robią pokazać się znowu publiczności, niż żeby tak naprawdę chcieli boksować. No bo nie oszukujmy się, no Tomek to rewelacja boksu. Świata dwóch kategorii. Gdzie Mamed do niego? Gdzie? Nie, Mamed, opamiętaj się. Ale z drugiej strony, jakby Tomek chciał w MMA, to by mówił, Tomek, gdzie ty do Mameda? Nie, opamiętaj się. Nie? Z dwie strony. No, to idzie. A że Mamed taki odważny i chce od Tomka, chyba że wziął sobie taki punkt, no, jeszcze w mordę nie dostał od mistrza świata, to czas najwyższy. Jeżeli tak, to panowie, bawcie się dobrze. Ale uważam, że tej walki nie powinno być. Jeden jest wielki, drugi jest wielki. Nie muszą niczego nikomu udowadniać. To, że tam potknięcia miał jeden, drugi, to i tak nie zabiera i całej tej reszty tych wszystkich pojedynków, które elektryzowały całą Polskę, całych kibiców i w boksie, i w MMA. Pytanie od widza, trenerze. No. Jak by trener ocenił kunszt pięściarski Ewy Brodnickiej? O! Ewa Brodnicka. Pamiętam dzień, kiedy przyszedł taki wypłoch z tatusiem. I powiedziała, że chce być bokserką. Ja jej powiedziałem to, co jej powiedziałem. Ale ta powiedziała, że nie, ona jednak chce być. I Ewa ze mną trzy lata trenowała, była nawet dwa razy wicemistrzynią Polski seniorek, miała brązowy medal na mistrzostwach Unii Europejskiej. I później stwierdziła, że ja się do niczego nie nadaję i że musi zmienić trenera. No i to było tutaj. I no to ja powiedziałem, skoro ty tak uważasz, dziękuję, do widzenia. I tyle się widzi. Teraz gdzieś tam od czasu do czasu, jak ją spotkam, dzień dobry i... Ale to przykre, bo zaczynała jednak u trenera. A jej tam przykre. No co? Stwierdziła, że się nie nadaje trener, musi być inny. No to sobie wymieniła. No, no ja, dobrze. Ja, po pierwsze, ja z nikim nie podpisuję przygrody. Uważam, kto ma ochotę ze mną trenować, niech nie trenuje. Ale kto nie ma ochoty coś, to niech nie trenuje. Z nikim nie podpisuję żadnej kogoś. Masz ochotę trenować, trenujemy, nie masz, nie trenujemy. I koniec, ja nie jestem jakiś, bo tu już
Nie, tym bardziej, że Ewa Brudnicka nigdy mi za trening nie dała złotówki. Nie dlatego, że była skąpa. Nie, ja po prostu od zawodników nie brałem. Także tu nie ma, nie ma. Trenerze, a jakby chodziło o Pudzianowskiego, tutaj też od widza pytanie. Czy nadal podtrzymuje trener słowa swoje wcześniejsze, żeby Pudzianowi dać po twarzy? Pudzianowi? Tak. No ale to jest fajna jednostka. No, to, jakbym wiedział, że nie odda, to kurtka. No przecież dostać bryj od niego, to jest nie. Z chęcią bym mu dał, oczywiście. Ale jednym barujem. Jakby padł i zdążyłbym uciec, to tak. A jeżeli... No ale to, co Boguś Gajda mówi, czy Iłakomiec, najpierw zważ. Jak waży więcej od ciebie, to lepiej się nie rzucaj, nie? I z Pudzianem się będę... Mariusz, i tutaj się będę tej trzymał zasady. Za dużo waży. Gdyby ważył 10 kilo mniej, to może, ale to jest za dużo waży. Rozumiem. No a jeżeli chodzi o KSW, ostatnio oglądał trener? Nie. Teraz weekend? Nie oglądał trener. Dobrze, to pominijmy. A jakby trener miał być trenerem reprezentacji Polski w piłkę nożną? To ja, co by trener nie, zrobił? Po pierwsze, ja wiem, że to jest teraz fajny temat do wyśmiewania się. My robią... wielu ludzi robi teraz pośmiewisko. Łącznie z Lewandowskim robią pośmiewisko. Najbardziej mnie boli to, że wielu ludzi, którzy byli zachwyceni, piszczeli z zachwytu, że został trenerem kadry sąd. Zachwyceni. Skład kadry, te wszyscy zachwyceni. Krychowiakiem, Lewandowskim, Grosickim i całą resztą naszych reprezentantów. Nie wyszło w Mołdawii, bo nie wyszło. Zaczęli, wszyscy zaczęli, i kibice, bo tam, ja czytam w internecie te wiadomości sportowe, ja jestem... Na bieżąco. Na bieżąco, o wszystkich poczynaniach polskich. Oczywiście o polskich sportowcach mówię, nie? Że w każdej dyscyplinie gdzieś tam wszystko wiem, co się dzieje. I to było przykre. Najbardziej przykre było to, że w Mołdawii przegraliśmy przez jakiegoś pana Stasiaka. Z tego, co sprawdzałem w składzie, jego nie było w składzie. Nie grał tam, ja nie wiem, może by grał, może miał grać, nie wiem. I winny jest pan Stasiak. To jest żałosne. Jest to smutne, jest to przykre. Z drugiej strony ja jako były zawodnik, obecnie ten, nie zdarzyło się mi nigdy wejść do ringu, żeby przegrać. Żebym chciał przegrać. Ja tak samo wiem, że ci wszyscy nasi chłopcy, czy mają dużo pieniędzy, czy mają mało pieniędzy, czy jest atmosfera taka, czy nie inna, tam nikt nie wyszedł po to, żeby przegrać. Każdy, gdzieś coś się nie skleiło, nie wyszło, nie? No to oczywiście pan Stasiak winny. Drugi mecz, tak samo. Pana Stasiaka nie było i też przegraliśmy, nie? Bo. I powtarzam, ciągle będę bronił reprezentacji, będę bronił i trenera. Nikt tam nie wyszedł przegrać. Każdy wiedział, na jakim wózku jedziemy. Każdy wiedział, jakie to mogą być konsekwencje tego, że bo się może okazać, że się nie zakwalifikujemy na te. I trzeba będzie 50. baraże zrobić, żeby Polska na 40 państw w Europie 24 miejsca awansowała, nie? Tam państw jest trochę więcej. Ale nie wiem, czy by... Na Grenlandii chyba nie ma piłki. Nie ma. I nad tym, co się, jak się rozpływali wszyscy nad wyborem trenera Santosa, jak się rozpływali, czy rozpływają cały czas nad Robertem Lewandowskim, czy... I nagle wszystko to się okazuje nie tak, nie wybraliśmy, ale znowu nie tego, bo z tego co wiem, pan Stasiak nie grał, może dlatego przegrali,
trener Santos też nie grał. Gdzieś coś chłopcom w głowach nie zagrało. Nie wierzę, żeby ktokolwiek z nich wszedł na boisko po to, żeby przegrać. Ich ta presja, to wszystko, to ich przerosło. To ich przerosło. Oglądałem, zresztą tu oglądałem mecze... Z Albanią? Nie. Mówię o siatkówce. Aha, Włosi, Polska. Proszę zobaczyć pierwsze 10 minut. Włosi nie wiedzieli, o co chodzi. Włosi nie wiedzieli, tak rewelacyjna drużyna, mistrzowie świata nie wiedzieli, o co tak ich poplątało. Tak. Oni nie wytrzymali presji. Świetni, bo nikt mi nie powie i co? Co to, cała nasza drużyna, każdy podpowie, że to był po drugiej stronie byli naprawdę rewelacyjni zawodnicy, którzy udusili się własną atmosferą, nie? Tym wszystkim pokazanie tej publiczności włoskiej, że mogą nie wyszło. I dzisiaj nikt z naszych fachowców, ekspertów, jakby tam nie nazywać, czy to dziennikarzy, czy komentarzy, nikt nie bierze tego pod uwagę, że to mogło spotkać naszych dzieci, naszych chłopaków. To nie dzieciaki, to dorosłe facety. I ludzie, no po prostu nie wyszło. Ale czy od razu mamy tam mówić, że ten powiedział to, tamten zrobił to, ten nie zrobił tego, ten się napił, ten się nie napił, ten. Po co? Po prostu nie potrafimy przegrywać. Obserwuję dokonania naszej Igi Świąt. Ludzie, dajcie tej Idze od czasu do czasu przegrać. Ona jest wielka, jest wspaniała. Iga, pozdrawiam. Jest wspaniała. Jest, zrobiła aj więcej niż więcej, nie? I też czytam to, że to, że tamto, że już słaba, że trener to, że trener tamto, a ten trener to. No nie dajcie tej dziewczynie przegrać, ona już tyle wygrała, jeszcze tyle wygra. To samo dotyczy naszych piłkarzy. Nikt nie wychodzi po to, żeby przegrać. A naprawdę, ci wszyscy eksperci, wszyscy fachowcy, powtórzą sobie pierwsze 10 minut meczu Włochy, Polska, gdzie Włosi nie wiedzieli, gdzie są. I co? Stało się, co przegrali u siebie, no co? No stało się, no jedna drużyna tylko mogła wygrać. Dokładnie. I wierzę w polskich piłkarzy, że się zmobilizują, że gdzieś schowają do kieszeni tam jakieś niektóre, jeżeli ktoś nie pasuje w składzie, to się go nie wystawia. I to jest takie smutne, że z wielkiego Lewandowskiego nagle się robi ofiarę, że wspaniałej drużyny piłkarskiej robi się ofiarę. Z naszej fajnej Igi, co zrobiła więcej niż więcej. Zobaczmy, Anita, nasza Anita Włodarczyk. Nie wyszedł jej jeden start. Oj, jaki dramat. No chciałbym przeżyć dramat. Zdobywając w życiu 3 złote medale olimpijskie. Chciałbym przeżyć taki dramat jak Anita nasza. No. Czyli Anitka, po prostu niektórzy ludzie nie wiedzą, że w sporcie ktoś musi wygrać i ktoś musi przegrać. No. I to jest cała filozofia. Ja wiem, że najlepiej, żeby wygrywał nasz. No ale no nie zawsze się da. Nie? I opluwanie tych wszystkich zawodników, wyciąganie tych działaczy, tych opluwanie tego. Ja nie wierzę, że trener Santos chciał przegrać mecz, przyjechał tu przegrywać. Bo dużą większą satysfakcję miałby, jakby wygrał z Portugalią, wygrałby z Polską. I on po to przyjechał, nie wyszło. To się mówi, dziękuję, przepraszam, a nie, albo tyle zarabiał, albo tyle wziął. No taką miał umowę. Tyle wziął. No zasady są proste, nie? Trenerze, to jeszcze wracając do boksu. No. Jaki jest największy grzech polskiego boksu, że nie, jakby nie poszło to w dobrą stronę, nie jest to rozpoznawalne? Nie. To nie jest błąd polskiego boksu. Ludzie, kibice, publiczność, ci co płacą za bilety, bo na każdą imprezę ktoś tam kupuje, te różne te federacje miali
mieli gdzieś łeb na karku, dryk, rozreklamowali gdzieś tam jakimiś kosztami, kosztem mniejszym, większym ten internet, poszli w stronę internetu i to rozpromowali, bo pamiętam, jak w Mariocie Mirek robił pierwszą imprezę MMA, to ja się z niego śmiałem, że robi galę do kotleta, nie? Ja osobiście śmiałem się z Mirka, nie? I dzisiaj to jest potężna organizacja. Akademia Wilanów, tak? Ale ja mówię o MMA, no, tak, nie? Tak, to. No i Mirek też, jest to ojciec polskiego MMA, czy się to komuś podoba, czy nie? I oni to umieli rozkręcić, nie? A w boksie spokojnie. Jeszcze jest czas. Boks miał swój czas i będzie miał swój czas. Nie płaczmy, że dzisiaj jest źle. Gdzieś tam chłopcy boksują, raz wychodzi, raz nie wychodzi. Ale to jest to, co mówiłem pani. Dajmy przegrywać. A no bo już tyle medali nie ma, nie? No, w wielu dyscyplinach nie ma medali i nikt tak nie płacze, że w boksie. Nie? No ale z drugiej strony nie ma medali, a w tym zawodu, na tych zawodowych ringach ci chłopcy są mistrzami świata i oni się nie wzięli z jakiejś kuźni zawodowego boksu, tylko ci wszyscy zawodnicy wyszli z boksu amatorskiego, gdzie trenowali w swoich klubach, a później przedłużyli karierę w boksie, to one są. Bo nie nauczył ich boksować Andrzej Wasilewski. Andrzej Wasilewski pomógł im dalej się rozwinąć, ale wziął amatorów z klubów, nie? Bo jest i Głupka, jest i Rudy, jest i Adamek, jest i no jest Różański. Jest. No ale to są z klubów. Jeżeli się nic nie dzieje, to dlaczego Różański jest mistrzem świata zawodowym, nie? Skoro jest tak źle? No to jednak nie jest źle. No to dlaczego? A jak będziemy płakać, jak jest źle, to nie róbmy nic, zaczniemy płakać i co? Jak będę jęczał, będę płakał, źle, to co? To ja bym pół rundy nie wygrał, bo by mi... Nie, robimy każdy dzień jest następny dnie. Jak ja wiem, że dzisiaj zrobię to, co do mnie należy, to wiem, że jutro będzie dobrze. Że jutro będzie dobrze, nie będzie gorzej. Trenerze, to już ostatni temat. Najman versus Lizak. Czy słyszał trener o tym zestawieniu? Takie pytanie już dostałem chyba 850 raz. Tak? I choćbym nie znał, dalej nie znam, no ale wiem, że jakiś tam Lizak. Lizak to jest jakiś mały kurdupel od Mirka i tam się ma Najmanem, nie? Tak. Ja, i tu Najman nie umie wygrać z wielkim, to sobie wziął małego, nie? No, już sobie wziął małego. Ale z drugiej strony Mirek Okuński chyba nie jest taki idiota, że puści małego, żeby go Marcin pobił, nie? Także to raczej Marcin uważaj, Marcinku uważaj, bo może być źle. A z drugiej strony jak Marcin przegra z małym, to chyba później po mnie przyjdzie. Być może, jestem ciekawa. Dziękuję bardzo, trenerze, za rozmowę. Dziękuję.